Cześć, witajcie! Z tej strony Wojtek. Kolejny odcinek konfiguratora. Tym razem bardzo niespodziewany, ponieważ będziemy konfigurować samochód, który premierę będzie miał widocznie niedługo. A mianowicie SF90 Stradale. Jest to nowe Ferrari, jest to hybrydowe Ferrari, pierwsze w ich karierze. Konfigurator prezentuje tak się na starcie. Mamy dwie wersje, mamy SF90 Stradale oraz Fiorano Pack. Jeżeli chodzi o samo Ferrari, jest to pierwsza hybryda włoskiego producenta. Samochód jest elektryczno-spalinowy. Zapowiada się fenomenalnie, 1000 koni, naprawdę pierwsza klasa. Przejdźmy jednak do konfiguracji, skonfigurujmy samochód, który możemy także zobaczyć w 360 stopni. Ten tył po prostu wygląda fenomenalnie. Tutaj jest spoiler. To jest po prostu cudowne. Przód, który nawiązuje bardzo mocno do samochodów one of one wyprodukowanych przez Ferrari, między innymi do Sergio. Światła, te światła, po prostu design tego samochodu, to jak on wygląda, to jest po prostu totalna miazga. Oczywiście w tym pozytywnym słowa znaczeniu, przepraszam, odbiło mi się. Wybieramy kolor. Kolor wybieramy samochodu. Mamy Giallo Modena, czyli żółty. Mamy Rosso Scuderia, czyli ten czerwony. Rosso Corsa, Rosso Mugello. Nero. Blue Pozzi, który śmiesznie wygląda. Mamy kolory metaliczne. Tutaj między innymi ten, który mi się podoba, czyli Abu Dhabi. Oraz Historical Dino. I między tymi dwoma kolorami tak naprawdę się zastanawiam. W mojej konfiguracji oczywiście raczej tego na to auto mnie nie będzie stać, ale lepiej być przygotowanym na wszystko. Kolor Rosso Dino. Czy może idziemy standardem niebieskich aut? Rosso Dino. Najwyżej będą skitelsy. Dach oraz engine bay, czyli komora silnika. I tutaj możemy wziąć bicolor, czyli będziemy mieć czarny dach lub możemy z tego zrezygnować. Oczywiście komora silnika w pełnym karbonie. To jest obowiązkowa rzecz dla mnie. Koła 20-calowe. Te piękne felgi, kolor zacisków, damy niebieski, żeby taki właśnie mały easter egg był dla tych, którzy będą gdzieś tam w przyszłości mnie śledzić. Exterior Carbon Component, czyli tutaj wszystkie czarne elementy w tym samochodzie będą w karbonie. Tak wygląda ten, tak to auto wygląda w nocy, tak to auto wygląda w dzień, no jest po prostu bajka. Jak widzicie, w konfiguracji mamy dolny dyfuzor karbonowy, mamy przetłoczenia karbonowe, boki oraz tylny dyfuzor jest z karbonu. Tutaj także na górze jakby, niestety nie można tak ustawić, żeby było widoczne, ale o tutaj jeszcze wloty powietrza są też z włókna węglowego, więc jest to bardzo fajnie to wygląda. Wydech, oczywiście stealth, mnie to kręci, czarne, ceramiczne. I wnętrze. Fotele zdecydowanie z włókna węglowego, to jest coś, co mi się bardzo podoba. Kolor czarny, tu akurat bez zmian. Nie wiem, czy to włókno węglowe będzie mi w jakikolwiek sposób odpowiadać. Mogłoby mi odpowiadać, więc zostawię sobie standardowe. I cyfrowe lusterko wsteczne, bo jarają mnie takie rzeczy. Dywaniki, jak widzicie, można wybrać nawet dywaniki. Ja zostawię sobie standardowe, czarne, bo też nie ma co świrować. Końcowa konfiguracja, jak widzicie, Rosso Dino, kolor został wybrany. Tak się prezentuje z tyłu. Tutaj widzicie po prawej stronie, ale po prawej i po lewej stronie te dwie rzeczy to są wlewy, że tak powiem. Jeden to jest wlew elektryczny, drugi to jest wlew benzynowy. Silnik jest benzynowy. Tak jak mówiłem, V6. Ten tył wygląda fenomenalnie. Felgi. Jest to bardzo fajny wzór. Myślę, że jaśniejszy będzie lepiej pasował niż czarne. Czarne felgi. No te światła po prostu homologacyjnie to jest po prostu bajka. Wnętrze, jak widzicie, z włókna węglowego. Siedzenia obite dodatkowo. Skórą. Świetnie się to prezentuje. Tu mamy cały kokpit.
wszystkie guziki, wszystko jest dotykowe z tego, co czytałem, co widziałem, więc to też się zapowiada świetnie. Wyprofilowane, żeby nogi sobie leżały wygodnie. Widzę, otwieranie szyb jest dokładnie takie jak w Alpinie, którą będę testował niedługo, więc jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam, uderzajcie, pytajcie. No i cup holder, co się rzadko nie zdarza. Także to jest moja konfiguracja Ferrari Dino, jeżeli kogoś... Boże, Ferrari Dino, kolor rosso Dino, Ferrari SF90 Stradale. Jeżeli kogoś interesuje mój samochód, tutaj macie QR kod, tutaj macie również kod tekstowy, możecie go wklepać w konfiguratorze Ferrari, możecie sobie zamówić samochód w dokładnie takiej konfiguracji. Jeżeli już tutaj jesteśmy, bo to też jest dość ważne, możemy dać Restart Configuration. Tak, i wybierzemy sobie Fiorano Pack. Fiorano Pack to jest bodajże 1000 albo 10 tysięcy euro, nie pamiętam, sprawdzę to dokładnie, ile jest, a sprawdzimy to nawet teraz, SF90 Stradale na drugim monitorze, ponieważ to jest dla mnie, no to jest dla mnie i dla was dość ważna sprawa, możecie dzięki temu będziecie mogli wiedzieć parę rzeczy ekstra. Auto SF90 Stradale oczywiście. Beyond Imagination. Czy tutaj będą jakieś... O, Assetto Fiorano. To jest właśnie ten pakiet, który jest... patrzę, na który jest tutaj odpalony. Więc... nie pamiętam, nie pamiętam, ale zaraz będę wszystko... Wszystko wiedział. Wszystko zaraz będę wiedział. Tutaj gdzieś były 100 tysięcy euro dokładnie za ekstra za Assetto Fiorano, za ten dodatkowy pakiet, więc tutaj polecimy sobie troszeczkę inaczej. Tutaj wybiorę sobie Blue Abu Dhabi, ten kolor, który mi się strasznie podoba. Oczywiście włókno węglowe, felgi tutaj oczywiście jak najbardziej, ale już zostawię, dam sobie czerwone zaciski hamulcowe, będzie to świetnie wyglądać. Pasek z przodu, ten, który tutaj jest, Argento Nürburgring, ja wybiorę w kolorze czerwonym. Bardziej mi się to podoba, fajnie się to będzie też zgrywało z zaciskami. Oczywiście wydech, stealth, interior. Oczywiście tutaj są jeszcze Daytona Racing, one są tak brzydkie, dlatego zostawię sobie te fotele, które wybrałem też w konfiguracji standardowego modelu. Włókno węglowe. Tutaj pojedziemy totalnie na maksa, żeby to wyglądało super. I tak właśnie wygląda Assetto Fiorano. Auto, które trzeba do tego pakietu Assetto Fiorano dopłacić 100 tysięcy euro. Tam również jest sprawa taka, że... Sprawa taka, że ogólnie on dodaje chyba też trochę mocy. To jest troszeczkę inaczej zestrojone auto. Z najważniejszych rzeczy, jeżeli jeszcze o samej SF90 Stradale, to takie podstawowe informacje. Podwójna turbina V8 4-litrowa, 780 koni. Dodatkowo dwa silniki elektryczne, które w sumie chyba trzy, które będą generować 220 koni, czyli będziemy mieć 1000 koni łącznie. Masa 1570 kg od 0 do setki w 6,7 sekundy. Maksymalna prędkość 340 km na godzinę. Samochód może jeździć na prądzie, tylko i wyłącznie wtedy jest to samochód z napędem naprzód. Skrzynia nie ma wstecznego,
Do tyłu jeździ się tylko na prądzie, to jest dość ciekawa informacja. Cena, ja strzelam, że taka wersja biedowa, czyli taka podstawowa, będzie około 2 milionów, 2,5. Za Assetto Fiorano na pewno coś koło 3 milionów, jak nic. Kiedy samochody będą dostępne? Za jakieś 2 lata, a na pewno będą dostępne również w Polsce, ponieważ Polacy lubią te samochody, lubią Ferrari, nie oszukujmy się. Dzięki wielkie. To był konfigurator numer 2 albo 3 na temat SF90 Stradale. Do zobaczenia już niebawem, ponieważ będzie seria materiałów o Alpinie A110. Z zupełnie innego punktu widzenia niż to, co mogliście zobaczyć u innych YouTuberów. Cześć!